Zeusie, jedz! Ostrożnie, ostrożnie! Dziękuję. Jedzcie. Na zdrowie. No. To się jeszcze okaże. Proszę bardzo. Posiłek godny czempiona. Dosyć. Mieliśmy o tym więcej nie mówić. Tak, oczywiście. Przepraszam cię. Nic nie szkodzi. To tylko słowo. Które miesza ci w głowie? Ale ty serio myślisz, że to nic nie znaczy? Po naszej wielkiej wyprawie? Po wizycie w Jotunheimie? Po co to wszystko? Nie myślisz o tym czasem? Bez przerwy. Ale twoja matka nie chciałaby, żebyś niepotrzebnie narażał swoje życie. A jeśli giganci nam nie liczą? Giganci? Ja na ciebie liczę. Masz żyć, myśleć i postępować jak mężczyzna, nie jak dziecko. Jeśli Loki nie uda się do żelaznego lasu, to nie... Jesteś Atreus. Mój syn. Nigdy więcej. Rozumiesz? Straciłem apetyt. Wybacz, Kratosie. Nieuważnie dobrałem słowa. Powinieneś zjeść. Niektórzy robią to codziennie. Nie mogą się bez tego obejść. Po prostu nie rozumiem. Jak to całe gadanie o Lokim i czempionie i tym lesie ma nie być prawdą? Jest taki... Pozwól, że udzielę ci najlepszej możliwej rady, jaką możesz usłyszeć. Idź spać. We śnie znajdujemy rozwiązanie większości problemów. Pewnie. Tak, spać brzmi świetnie. Poważnie. No jasne. Leć już sobie. Nie ma mnie? Loki. Co to? Szkoda, że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, że zabiłem tyle elfów. Co się dzieje? To była maska? Po prostu
odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Gdzie jestem? To jedyne, o czym mówisz przez cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. W małych problemach, małych ludzi. Mamy słuchania o małych problemach małych ludzi. Wspomnienia. Do tego złe. Zniszczyłeś bramę! Nie ma innej drogi do Jotunheimu! Czego chcesz? Puszczaj! Bruma! Nic nie rozumiem! Nieważne. 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 Hej! Nie uciekaj! Nieważne. Powiesz mi, co to za miejsce? Nieważne. 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 Nieważne, 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 nieważne. Przestańcie! Muszę stąd spadać. Płaci za to, co mówiło mamie. Nie. Jesteśmy bogami. Możemy nie. robić to tylko Łapę. Nam się podoba. Proszę, zaczekaj! Proszę! Dlaczego to się dzieje? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Proszę, przestań! Gdzie ja jestem? Spokojnie. Hej, dokąd idziesz? Mam iść? No dobra, czyli widzimy się po drugiej stronie. Gdzie ja jestem? Rozumiesz, co mówię? O, cześć. To dokąd idziemy? Jasne. Miałem jakiś dziwny sen i obudziłem się tutaj. To żelazny las? I jak się tu dostałem? Wyśniłem to sobie? W sumie pewnie tak było. No bo jak? Zapach? Jaki zapach? A, pewnie chodzi o Fenrira. Szkoda, że go tu nie ma. Ha, całkiem was sporo, co? Co tak pachnie? Powietrze jest tutaj... Sam nie wiem... Słodsze. Może to te drzewa? Idę! O! Nie chcecie mnie zjeść, prawda? To tylko żart, prawda?
Jeszcze nigdy nie widziałem takiego lasu. Tędy? Jeszcze nie skończyłam. To farba skory drzew z żelaznego lasu. Drzewa przechowują wspomnienia lasu, więc farba też pamięta. Wizje przeszłości. I przyszłości. Krew trudno się spiera. Co? Naprawdę ty? Wiesz, kim jestem? Co jest? Całe życie czekałam na ten moment. Jesteś dziwniejszy niż myślałam. A... Wybacz. Byłam niemiła. Trochę. Niech to. Wszystko poszło nie tak. Ja po prostu nie rozmawiałam z nikim od bardzo, bardzo dawna. Lubię dziwne twarze. Dzięki. Od początku. Jestem Angrboda. Pewnie masz dużo pytań. Tak. Gdzie jest... Chodź już. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, niektóre. Podobno wiesz, kim jestem. Mówiłam ci, Loki. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, dobrze. Nazywasz się Loki, prawda? Tak. Tak się nazywam. Loki. To las. Wow. Ja lepiej pójdę swoją drogą. Gdzie ja właściwie jestem? Byłem w takiej dziwnej mgle. Słyszałam, że w Zangarcie łatwo się zgubić. Ale w żelaznym lesie nic ci nie grozi. Wiesz, myślałem, że żelazny las nie istnieje. Sprytne, co? Odyn nie będzie szukał lasu gigantów, jeśli nie wierzy w jego istnienie. Las gigantów. Niektórzy tak go nazywają. Albo nazywali.
Alfa! Co to? Brosza. Ogromna. No pewnie. Myślałem, że nie wszyscy giganci byli gigantyczni. To czym się tu zajmujesz? Maluję, zdobywam jedzenie, ratuję, co tylko się da. Ale czemu czekałaś na mnie? Ponieważ moim przeznaczeniem jest ujawnić ci twoje. Uważaj! Alfa! Pomogę ci! Nieźle sobie radzisz. Chciałem, żeby ktoś tak walczył. Jestem... z Draugrem. Dzięki. Dzięki. A ty? Czym się wcześniej zajmowałeś? Walką z Fimbulwinter. Właśnie. Tutaj też to dotarło? Wiesz o tym? Pewnie. Będę nad tobą, ale idź dalej w tym kierunku! Czy to kolczuga? Ciekawe, co powiedzieliby Brock i Sindri. Co? O, to jakby moi wujkowie. Jakby? Giganci z Midgardu są dziwni. To krasnoludy. Jeszcze lepiej. Jalfa! Lubisz wszystko rozwalać? Ojciec mnie tego... Wiesz co? Nieważne. Niezły jesteś. Dzięki. Chwilę, co? Mówiłam, że nieźle sobie radzisz. O, tak. No jasne. Jak się czujesz? Świetnie! Poznałem innego giganta. I może zna moje przeznaczenie. Co? Przepraszam. Cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. Dobra. Ha.
Wszystko jest w najlepszym porządku. Trafiłem do magicznego lasu, który nie powinien istnieć. Rozmawiam z gigantką, która w dodatku jest... Jalba! Dzięki. Dopiero się uczę, jak tu się poruszać. Dokąd teraz? Moja matka malowała wizję, przepowiednie. Powinienem się zobaczyć. Gdzie twoi rodzice? Nie ma ich tu. To znaczy, że... Słuchaj, wiem, że masz dużo pytań, ale na to nie odpowiem. Dobrze? Przepraszam. Pomogę! Powiedz kiedy! Puszczaj! Jalba! Więcej ich! Dzięki. Ty też. Pomożesz mi? A, jasne. Czekaj. Okej, teraz ty. Wow. To medalion i Diego. Ścigamy się? Co? Leć! Dobra! Mogę zwolnić! Dobra, wygrałaś. Ale znałam już ścieżkę. To trochę nieuczciwe. Axelburg! Widziałem już takie. No to wiesz, jak je pokonać! Zwykle nie dzieje się tu tak dużo. Może to dar od Bogu? Przecież sam jesteś. Pomogę ci! Jalba! Jalba!
Jest Jalfa! Jesteśmy blisko ołtarzy, na których mama spisywała wizję Groły. Dzięki temu nasze dziedzictwo miało szansę przetrwać. Pomimo usilnych prób asów. O, wow! Zobaczysz dziś jeszcze mnóstwo. Mam nadzieję. Czekaj. To nie magia Vanów? A od kogo się jej nauczyli? Jesteśmy. Mieszkasz tu? Mhm. Tędy. Czekaj, to mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. Dla wielu gigantów poznanie własnej przyszłości jest czymś pięknym. Oczywiście w niektórych przypadkach trochę miesza im to w głowie. Gotów? Tak, śmiało. Już to widziałem, zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło, jak na malowidle. Ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku? Ciekawe, kto to. Chwila. Nie. Niemożliwe. To się nie wydarzy. Nie. Nie. To nieprawda. Ten żelazny las, nawet Utangard, to nie istnieje. Robi. Hej. Spokojnie. Hej, będzie dobrze! Zobaczysz! Spójrz na mnie! Hej, spokojnie! Spokojnie! Jest dobrze! Spokojnie. Wróć do mnie.
porządku. Już dobrze. Przepraszam. Nie wiem, co się stało. Nie, nie przejmuj się. Zdarza się każdemu. To? Serio każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie. Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości, więc lepiej się z tym pogódź. O kurde, to nie było miłe. Słuchaj. To wszystko nieważne. Ta cała przyszłość, a nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz, spraw gigantów. No chodź. Loki, musisz mi pomóc. A to co? Masz, chodź za mną. Dokąd idziemy? Zbierzemy jedzenie, zasadzimy nasiona, dzień jak co dzień. Ale najpierw musisz kogoś poznać. Oto Jalla. Cześć, Jalla. Miło cię poznać. O rety. Niezła z niej bestia, co nie? Skakuj! Grzeczna mała. Ganga. To pewnie wiesz o tym całym czempionie. Jotunu? No? Chcesz, żebym tak cię od teraz nazywała? Nie, może być Loki. Dobra. Czempionie. To dokąd się wybieramy? Musimy nazbierać owoców. Powinniśmy je znaleźć w dole rzeki. Tamte kwiaty. Ciszę. Co? Dobra. Nie, tak się nazywają. Ciszę. Rosną tylko w Jotunheimie. Mama i ja często kładłyśmy się wśród nich po tym, jak kłóciła się z babcią. Tylko wtedy znajdowała spokój. Jest owoc. Weźmy go. Dla kogo to? Wilki muszą coś jeść, nie? Nigdy nie widziałem takich owoców. To zieliwki. Mama kazała mi jeść po jednej dziennie, żebym miała siłę. Ale chyba podziałały. Słucham? Chyba cię polubiła. Zerwiesz te? Mamio, te wilki, opiekujesz się nimi? Tak, to moi przyjaciele. Chętnie poznam ich więcej.
Ile owoców jeszcze potrzebujesz? A co, chcesz już iść? Nie, tylko najwyraźniej będę musiał ocalić ojca. Loki, mamy czas. Na górze jest owoc. Więc musimy się tam dostać. Up! Czekaj, mówiłaś do mnie czy do Jaka? Pomogę ci. Dzięki. Nie ma za co. Zapraszam. Słuchaj, wiem, że świetnie się tu bawimy, ale nie chcesz pogadać o tym, co widziałeś na malowidle? To, co widziałem, nie będzie miało miejsca. Nie dołączę do Odyna, nie stracę ojca. Jeżeli matka czegokolwiek mnie nauczyła, to tego, że prędzej czy później takie przepowiednie się spełniają. Mój ojciec nauczył mnie zamykać serce. Ale ja nie potrafię. Nie na to. Nie. Nie mogę dosięgnąć. Wiesz, myślałem, czy by nie udać się do Asgardu, ale nie mógłbym. Tak? Ojciec nie pomagał mi odkryć przeznaczenia, ale kiedy byliśmy sami, Odyn zaproponował mi, że będzie mnie uczył. Jeśli byłeś z nim sam na sam, mógł łatwo cię zabić. No, nie aż tak łatwo. Zbliżmy się do krawędzi. Więcej owoców. Mamy dużo, ale lepiej mieć zapas. Skąd wiesz, że są dojrzałe? Rodzice mnie nauczyli. To trochę zgadywanka. Czyli nie możesz być pewna wszystkiego, co się wydarzy. Tylko tego, co ważne. O, Jala nie przejdzie pod tym kółem. I już. Dalej, mała. Zbieranie składników, karmienie zwierząt. Robisz to codziennie? Bez tego zginą. Sporo jak na kogoś w twoim wieku. Naszym wieku. A, racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem przeprosił mnie, że nie zdołał mnie ochronić. Że musiałam tak szybko dorosnąć. Przynajmniej w ogóle coś powiedział. Ojcowie to mają gadane cyk. Ładny widok. O, to nie wszystko. Zobaczysz. Wiesz, może Odyn cię do czegoś potrzebuje. Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. A, mistrz podstępów. Wrzuć zieliwki do tego wiadra. Hej, gdybym musiał naprawić łuk czy coś,
to mogę... Jasne. Mam zapasy w szafie z narzędziami. Tak nawiasem, zostawiłam w niej coś dla ciebie. Przyjdź do Jali, kiedy będziesz gotowy. Mogę tu jeszcze trochę zostać? Tak długo, jak zechcesz. Tak! Hej, co powiesz o tym? Namalowałam to z babką. Nie byłam zbyt dobra. Angrbodo, mówiłaś, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale co to za miejsce? Znasz Emira? To pierwszy z gigantów. Zginął dawno temu, prawda? Odyn go zabił. Tak. Odyn zniszczył wszystko, co po nim zostało, oprócz jednego. Jego snów. Odyn nawet nie mógłby ich tknąć. Należał do nas. Co dalej? No, teraz muszę zebrać korzenie wist i je z nimi zmieszać. No, chyba, że chcesz już iść. Nie, mogę zostać. Chcę zostać. Wiesz co? Ja też maluję. No, rysuję. Co na przykład? Różne rzeczy. Potwory, artefakty. Wszystko, na co trafiamy razem z ojcem. O, to on też jest artystą? Nie.
Na górze są korzenie. Spokojnie, mała. Dasz radę. Masz jakieś zwierzęta, które szybciej biegają? Bez urazy, Jalla. No jasne, że tak. Ale nie uniosą nas obojga. Tak jest dużo łatwiej. Jasne. I zebrany. Dalej jest kolejny. Weź tylko tyle, ile trzeba. Widzisz? Chowaj to. Korzeń łatwo się łamie. O tu. Wystarczy kawałeczek. Wystarczy dobrze obrócić. W ten sposób? Tak jest. Idziemy! Idziemy! Tam jest więcej korzeni. Ona naprawdę mnie nie lubi, co? Lubi. Po prostu oprócz mnie spędzała czas tylko z jedną osobą, która nie jest. Traf! Na skalę! Się czuję, gdy się zmieniam. Jakbym nad sobą nie panował. A musisz? No, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, to je zbierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Przynajmniej nie wszystko stracone. Może na razie nie będę zbierał korzeni. To nie twoja wina. Hej, chyba zrobili nam przejście. Dogońmy Jalle, nim przylezie ich więcej. Jalle! Nic ci nie będzie. A co z tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmieniasz? Tylko... wściekłość. Wyzwoliłeś tego wilka dzięki tej wściekłości. Może musisz znaleźć coś, co go ujarzmi. Jak? Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro gniew go uwalnia, może coś pozwoli ci zostać sobą. Wow! Podobało ci się, prawda? Może. No i w domu. Tak.
Wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Potem zostanie nam już tylko jedno. Wszystko gra? Tak, tylko... Lepiej wracajmy już nad wodę. Tędy. Możemy tu jeszcze trochę zostać? Przydałoby się, no wiesz, naprawić to i owo. Jasne. Ty umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. O. Dzięki, że mi przypominasz. Wybacz. Żartuję. Przez tunel po prawej, Jarlo. Tam zmierzamy. Ślepa uliczka. Dola. Ale fajne zaklęcie. Doskonale ukrywa to miejsce. Może dlatego nie wyczułem innych gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Co? No, tam jest dusza w twoim morzu. Nie wiedziałeś o tym? Nie, czyja dusza? Wiesz co, może powinna tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. Wejdźmy na tamtą skałę. Jalla popłynie na drugą stronę dookoła. Jalla potrzebuje chwili, żeby przejść bokiem. Co tam robisz? To mnie odpręża. Rzucam tak, by odbiły się jak najwięcej razy. Spróbujesz? To nie takie trudne. Pomóc ci? Nie, chyba załapałem. Zobaczmy. Jeden. Proszę, śmiejesz się ze mnie? Nie śmieję się z ciebie, tylko... Naprawdę? Śmieję się z sytuacji. Aha. No dobra, może przyda mi się pomoc. Dasz radę, rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Okej, to patrz! Śmiej się, wilka Loki! Tylko kontroluj się! Jestem z tobą!
mój ostatni rzut się nie liczył. Tak, nawiasem. Liczył się. Draug wyskoczył z wody. Wymówki. Możesz spróbować później. Jarwa! Gdzie teraz idziemy? Mam coś dla ciebie. Coś jakby... prezent? Mam się czego bać? Nie. Tylko... ja nic dla ciebie nie mam. Mogę cię o coś zapytać? Pewnie. Czyli ty i ja jesteśmy ostatnimi gigantami? Tak jakby. To skomplikowane. Chcę wiedzieć. Coś ci pokażę i wszystko zrozumiesz. Obiecuję. No, a co z moją przypowiednią? Jeśli mówi prawdę, co powinienem zrobić? To nieistotne. Nie zmienisz tego, co ci pisane. Możesz z całych sił uciekać przed losem, ale i tak się wypełni. Czyli nikomu nie udało się zmienić swojego losu? Nigdy? To znaczy, może i da się zmienić szczegóły, ale koniec zostaje ten sam. Lepiej świadomie kroczyć swoją ścieżką, niż się jej opierać. Co to? Dźwig. Musimy tu na chwilę zostawić Jallę. Jedziemy w górę. Fara! Nie zdajesz się cieszyć na myśl o tym... prezencie. Bo zbliżamy się do celu. Ale co to znaczy? Zrozumiesz, jak już dotrzemy. Pora, bym wypełniła moją część przepowiedni. Chodź za mną.
Zbliżamy się do Doliny Poległych. Co się z nimi stało? Mieli dość życia w strachu przed Asgardem, więc się ukryli. Zostawili stos ciał, by zmylić Odyna, jeśli ten trafiłby kiedyś do Jotunheimu. Gdzie się ukryli? Zobaczysz. Trzeba. O, to kulki. Czekaj, już je widziałeś? Znalazłem kilka w Midgardzie. Gdzie? W obrazach twojej mamy. Ale to... Jest ich więcej. Ale po co? Spójrz. Jacy. Hrodr. Delikatnie. Bara. Giganci. Należały do gigantów? To są giganci. Mieli wybór. Zostać w Jotunheimie i zaczekać, aż Odyn znajdzie sposób, żeby ich wyrżnąć. Albo się schować. Mój ojciec pomógł zakląć ich duszę w kulkach. Zanim umarł, przekazał je mnie. Właśnie w nich znaleźli spokój. Teraz to twoja odpowiedzialność. Na pewno? No... Mama to widziała. Będziesz wiedział, co z nimi zrobić, gdy nadejdzie czas. To znaczy kiedy? Nie wiem. Wracajmy. To jest... ogromna odpowiedzialność. Tak. Cała twoja. Hej, w porządku? Tak. Tak, to po prostu koniec. Jak widać. Skoro już ci je dałam, moja rola w tym wszystkim jest skończona. Możesz pójść ze mną. Zawalczyć z Odynem. Gdybyśmy mieli razem walczyć, raczej nie zniknęłabym w połowie twojego przeklętego malowidła. Rozumiem. Wiesz,
powinny być w komplecie. Nie sądzisz? Chodźmy już. Ha! Najwyższy szczyt światów. Wszedłem tam, jak raz byliśmy w Jotunheimie. Z ojcem. Kojarzysz palce giganta? Rozsypałem tam prochy matki. To było tak dawno. Hej, jakieś głupie malowidło nie musi świadczyć o końcu twojej historii. Wiem. Nadal mam swoje plany, ale... wykonałam już zadanie dla gigantów. To kim teraz jestem? Przyjaciółką? Hej, poczułeś to? Ale co? Pomóż mi z tym. Wracajmy do Jalli. Coś jest nie tak. Jalla! Angrbodo, pomożesz? Nic jej nie jest? O! Loki! Co się dzieje? Wszystko gra! Poradzę sobie! Leć do Jalli! Idę naokoło! Jalpa! Cała? Tak, nic jej nie jest. Przepraszam za to. Czyli... te kulki... tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu... zaginęła. Ale... gdzie mogą być? Wiadomo tylko tyle, że nie ma ich w 9 światach. Para! Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Coś cię trapi? Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Loki, nie możesz nikomu powiedzieć o żelaznym lesie. Nawet ojcu. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że Odyn go nie szuka. Moje zaklęcia odeprą zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Nikomu nie powiem. Tola. Atnu, mamy towarzystwo. Rety, cześć. Pa! Jest kolejna. Czyli Irpa jest przywódcą Watahy? Nie. Rządzi nią Not. Za starszyzny. Przed nami zapadlisko. Pełno tam potworów. Kiedyś zdobywałam tam składniki na farbę. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Jasne. Co mi tam? Lina.
idealnie. Hej! Hej, ja... Zniszczyłeś kwiat? Nie, to prezent. Dzięki, ale zatrzymaj go. Tak czy siak, szukamy gniazd pełzaczy. Znajdziemy w nich moje składniki, więc się rozglądaj. Ciemno jak w grobie. Coś poradzę. Pełzacze! Całe gniazdo! Są dosłownie wszędzie! Jeśli zapalimy pochodnie, będziemy mogli je zobaczyć, załatwić i zabrać co trzeba. Do dzieła. Ty prowadź. Ja będę oświecać. Jelpa! Lepca! To pomoże. Daj znać, jeśli zobaczysz pochodnie. Rozświetlę nam drogę. Nie trudno się tu zgubić, co? Spokojnie. Damy radę. Jak tam, czempionku? Już zapalam. Od razu lepiej. Już zapalam. Daję słowo, że nie było to tak groźnie. Załatwione. Uważaj, te gniazda są nie tylko. Mogą też być. Jasne. Jelpa! Już zapalam. Jelpa! Trochę tamtego.
Musimy znaleźć resztę. Mam pomysł. A może byś poszła ze mną? Gdzie? Do Midgardu. Do innych światów. Gdziekolwiek. To raczej niemożliwe. Zwierzęta mnie potrzebują. Ale nie wiem, co się proponujesz. Jest kolejne. Zapalę ją. Dobrze, gotowe. Nie powinno zostać ich dużo. Kolor. Że jeden konkretny? Chyba, że lubisz więcej. Nie, nie, chwilka. Niebieski. Albo zielony. Żółty też jest super. A jak mogłabym zapomnieć o czerwonym?
pozbądźmy się gniazd, zanim pójdziemy. Chyba jesteśmy blisko gniazda. To pomoże. No, coś widać. Chyba już wszystkie. Dzięki. Czujesz się lepiej? Proszę. Wracaj. Ktoś się w końcu wkurzył, że zniszczyliśmy gniazda! Musieliśmy! Jak to nie obchodzi? Pomogę ci! Tak. A co? Chcę już stąd wyjść. Wracajmy. Wiesz, myślałem, że gdy poznam swoje przeznaczenie, coś się zmieni. Ale ciągle jestem sobą. Też tak miałaś? Zawsze będziesz sobą, Loki. Chodzi o to, by się z tym pogodzić. A ty się już pogodziłaś? Tak myślałam. Tą samą drogą? Nie, ominiemy zawadlisko. Tak będzie szybciej.
O, chciałem zapytać. Twoja matka miała wizję. Czy wszyscy giganci widzą przyszłość? Niektórzy. W snach. A, no tak. Niedawno śniłem o Torze. Torze? I spełniło się. Zjawił się w moim domu. Naprawdę? To był chyba niezły koszmar. No, w sumie. Co to jest? Świetliki? Są niebezpieczne? Urocze. Nawet ładne. Tak. W samą porę. Na co? O, wow! Wiem, jakie to wszystko dziwne. Więcej niż dziwne. Ale cieszę się, że tu jesteś. Ja też. Skoro wiem już teraz, jak tu trafić, mogę wrócić, kiedy zechcę, prawda? Kiedy? Nie wiem. Jak się uspokoi. W sensie, po Ragnaroku? No tak. Pewnie. Raczej nie będę zajęta. Dalej, mała. Dasz radę. Co tam jest? To skrót. Dalej, mała. Dasz radę, Jalla. Wierzę w ciebie. Dajmy Jalli odpocząć. Mówiłem poważnie. Wiesz, o obrazach. Są świetne. Próbujesz mnie pocieszyć? Tak. Skutecznie? Zapytaj mnie za... Rychło w czas. Co to? Cicho! Za późno na jęki. Chodź. Niech to... Kto to był? Gryla. Ona... Nie. Co mu jest? Nic. Nie czuję. Tyle z niego zostało. Gryla odebrała mu duszę. Gdzie mieszka? Co chcesz zrobić? Nie chcę tracić kolejnych wilków. Chodźmy. To widzę! Jalwa!
Alfa! Pomogę ci! Jeśli natkniemy się na grylę, proszę, nie rób nic drastycznego. Czemu? To moja babka. Że co? Nie zawsze taka była. Kiedy dowiedziała się, że ojciec nie zamierzał uniknąć swojego losu, zmieniła się. Rozumiem. Musimy jakoś przedostać się dalej. Alfa! Czy to takie drzewo jak wcześniej? Może powinieneś gdzieś strzelić? Widzisz coś po drugiej stronie? Patrzę. Dużo gigantów tu mieszkało? W przeszłości? Pytasz o swoją matkę. Zanim mnie urodziła, wiodła inne życie. Ale nic o nim nie wiem. Przykro mi. W tym nie pomogę.
Twoja matka opuściła ścieżkę gigantki, zanim się urodziła. Lata, idź! To dom Gryli. Nie świeć się. Pewnie nadal sprawdza pułapki, ale w środku mogą być zwierzęta. Musimy działać szybko. Na górze jest inna droga. Musimy tylko jakoś tam dotrzeć. Alfa! Może po drugiej stronie jest droga na górę. Czekaj, zrobię ci przejście na górę. No więc właściwie to po co Gryli duszę zwierząt? Chcę przez chwilę żyć tak jak ona. W końcu zaznać wolności. Biec, ile sił w nogach i poczuć wiatr w sierści, martwiąc się jedynie tym, co ma upolować i gdzie spać. O. Gryli wciąż nie ma. Wow, to wszystko takie duże. Gdzie jest wilk? Tutaj są drzwi do piwnicy. Może trzyma zwierzęta na dole. Klucz jest już w zamku. Przekręćmy go. Loki. Hej, znamy moją przyszłość. I nie ma w niej śmierci z rąk twojej babki. To tak nie działa. Prawie... Mam! Chyba słyszę jakiś oddech z tyłu piwnicy. Ja też. I tylko oddech. Musimy się dostać na tył piwnicy. Thank you.
nic nie czuję. Tak jak przy tamtym. Zabrała mu duszę. Nic już nie poradzimy. Trzymaj. Co ty chcesz? Któryś może ci nie podpadł? Kiedyś? Co? Nieważne. Dobra. Nie. Nie możesz. Podobno mam wiedzieć, co robić. Tak, ale kiedyś. Dopiero ci je dałam. No wiem. Ale... kiedyś muszą wyjść. Tak? Bez tego wąż i tak umrze. Jesteś pewny? Nie. Nie wiem, co mam teraz robić. Dobra. Razem, tak? Vecchio. 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 To wszystko? Dokąd idzie? To coś dało? Ja nie wiem. Masz. Co, już się poddajesz? To twoja odpowiedź... To nie tak! Posłuchaj. Myślę... że powinna się mieć. Loki, jesteś pewny? Mów mi, Atreus. Dobrze. Wracajmy. Schodami na górę. Przepraszam, ja tylko... Wracajmy tą samą drogą. Nie może się dowiedzieć, że tu byliśmy. To lepiej odstawmy na miejsce ten kubek. Trzeba zamknąć drzwi. Robi się. Nie jedź tam. Za chwilę nie będziesz o tym pamiętać. Ale ona go zabije. Nie, powstrzymamy ją inaczej. Zbyt długo od tego uciekałam. Źle z nią. Po prawdzie. To robię ci przysługę. Co komu w ogóle po duszy? To jeno kielich na ból.
Prawie ci zazdroszczę. Okej, kocioł. Bez niego dusze jej się nie przydadzą. Ja ją zajmę, ty uwolnij wilka. Potem zniszczymy kocioł. Na pewno? Nie. Ale musimy wyjść. Ruszaj. Co? Papa! Mówiłam! Masz tu nie przychodzić! Tak, patrz na mnie! Zapomniałam już tak wiele, a ty nie dajesz się zapomnieć! To nie musi tak wyglądać! Jeśli nadchodzi Ragnarok, to czy nie lepiej stawić mu czoła razem? Co dobrego przynosi przeznaczenie? Czy przeznaczenie twojej matki było odejść tak młodo? Czy przeznaczenie twojego ojca było pozdrowienie tej szkolnej ciotki? Przestań! O! Czy prowadziłaś kogoś? Loki! Loki! Precz z mojego domu! Za mną! Tędy! Tak jest! Uciekajcie! Na górę! Tędy dotrzemy do kuchni! Ma! Gdzie jesteście? Na pewno chcesz tam wrócić? Mówiłam ci, musimy... Słuchaj, drzewa! Tam! Trzeba zniszczyć ten kocioł! Przeskoczysz? Gdzie was wcięło? Chowacie się? Trzeba było tu nie przychodzić i zostać przy obrazach. Nie dotykaj tego! Wielki czempion Jotunu w moich skromnych progach! Chciałeś się zabawić, zanim twój ojciec wykituje, co? Nie mów o moim ojcu! Tolkien Cube! Sprawdzisz się jako chłopiec stajenny Odyna. Zamilcz! Będzie dla ciebie takim dobrym tatunkiem, że od razu zapomnisz o tych prawdziwych. Zamilcz! Spryt! Krągu! Tolkien Cube! Zostaw mnie wreszcie w spokoju, dziewczyno! Teraz już nie mogę! Tolkien Cube! Springandy Krągu! Nutko! Nie każ mi robić ci krzywdy! Twoja szansa! Zatam mi kocioł! Dlaczego w ogóle tu przyszliście? Nie! Odsuń się! Dragohan Undir! Muszę skoczyć wyżej. Żywości z nas, giganci! Oboje! Tam jest świeca! Jeśli nie uprawię, może odgrzewać się! Uwierzmy ją! Uwierz kocioł! Wstyd mi, że jesteśmy spokrewnione! Ale tak nie myśl! Spryt! Krągu! Nawet nie tkniecie mojego kotła! Chatka Hirsch! Nie zniszczycie go! Angrboda, uważaj! Zejdź z bratu! Jeśli trafię w świecę we właściwej chwili, ona musieli...
za wszelką cenę chcesz mi dopiec, dziewczyno! Nie zrobiłam ci nic złego! Nie możesz nadal kraść dusz! To tylko zwierzęta! Zakupiliśmy ją! Uderz kozioł! Już! Poza tym nie mam nic! Zostawcie mnie! Chata! Co takiego mam zrobiła? Rozpraszaj mnie strzałami! Szybko! Brenna Bey! Cię. Powinnam była rzucić cię wilkom, gdy tylko wyciągnęłam cię z twojej matki. Wal! Tylko... Wienocha! Nie. Chodźmy. Myślisz, że czegoś tu dokonałaś, droga wnuczko? Jesteś nikim! I nikt nie będzie o tobie pamiętał! Nawet twój Loki! Staniesz się zapomnianym rozdziałem w jego historii! Będzie zbyt pochłonięty opłakiwaniem swego ojca! Jeśli cię spotkam, pożałujesz, że nie zdechłaś jak matka. Jesteś pewna, że możemy ją zostawić? A jeśli będzie chciała cię odszukać? Przynosiła mi jedzenie. Co? Mówiła, że nic dla niej nie znaczy, ale... Czasami, kiedy się budziłam, znajdowałam obok paleniska kuchenek chleba. Upieczony tylko jej znanym sposobem. Ona nie jest potworem, wiesz? Pogubiła się. Przejdziemy się? Tędy. Powinieneś wracać. Nie było cię dłużej niż myślisz. A
Angrboda. W porządku. Zdążyłam się przyzwyczaić. Kiedy wytrzemy na drugą stronę, będziemy w domu. No to co? Do dwóch wygranych? Atreusie. Ścigajmy się. No chodź. Wiem, o co ci chodzi. Wiem, że chcesz się zrewanżować. Doceniam to, ale... Ej, ostatnio ja wygrałam. To chyba był remis. To nie był remis. To masz przewagę. Raz, dwa, trzy, start! Dobra. Idziesz czy nie? Szybko, szybko! Na lisie? Możesz zapomnieć! Uwaga na zakręt! Nie mam pojęcia, co ty do mnie mówisz! To pole zawsze tak niesamowicie pachnie! Pewnie teraz masz dużo lepszy bej! Tylko się nie zapomnij! Naprawdę dasz mi znowu wygrać! Daleko, to ty na tych łapach nie pobiegniesz! Wow! No dawaj, chyba się jeszcze nie zmęczyłeś, co? Nie mam mowy! Już blisko! What? Musiałam się trochę napocić. Napocić? Jechałaś na magicznym lisie. Loki, Atreusie, dziękuję. Przykro mi, że tak cię traktowała. Dzięki. No dobra, możesz już wracać do domu. Spotkamy się przy ołtarzu. Muszę stąd odejść? Nie, jeśli nie chcesz. Twoja przepowiednia nie mówiła, kiedy masz odejść. Moja przepowiednia. Hej, dzięki, że chciało ci się zebrać te wszystkie zieliwki. Zwierzęta są ci wdzięczne. I ja też. O, nie ma za co. Było miło. Fajnie było posłuchać o tym, jak się różnią. Bez dusz zapominają, jak szukać jedzenia, jak biegać. Trzymam je tu, bo same nie zdołają przetrwać. Ale dzięki tym kulkom mógłbyś... Nie, przepraszam. Po prostu to wszystko... Cała ta przepowiednia to zbyt wiele. Dlaczego jest zakryty? Wiesz, nikt nie powinien go jeszcze widzieć. Może poza Jallą. Na pewno przesadzasz. Może pewnego dnia ci pokażę, ale nie dziś. Wciąż w to nie wierzysz, prawda? Nie mogę. Może jestem głupi. A może... tak bardzo zależy ci na ojcu, że nie godzisz się z myślą, że mógłby zginąć? Chodź. Muszę ci coś pokazać.
Laufey? Moja matka? Niestety jest pusta, ale... Wiem, jak to jest. Stracić rodzica. Stracić oboje. Twoja mama odeszła, ale ojciec... Nadal masz czas. Pożegnaj się. Wiem, co chcesz powiedzieć. I doceniam to. Serio. Ale... Nie wiem. Nie może być tak, że nasz los jest już z góry przesądzony. Co będzie z tobą? Nie wiem. Jak mówiłam, kiedy odejdziesz, moja rola się skończy. Więc mógłbyś zostać. Twoja rola nie musi się skończyć. A co ty zrobisz? Nie wiem. Ale nie pozwolę ojcu zginąć. Muszę wrócić. Dobrze. Gwiazdy są tu inne. Nie. Ty jesteś inny. Zobaczymy się jeszcze. Ściśnij kulkę. Nie chcesz jej zgubić. Dom. Myśl o nim. Powtarzaj. Dom. 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 O tak? Nowy dom! Nowy dom! Nowy dom!
Wrócę do Sindriego i dowiem się, jak ocalić ojca. Żelazny Las i Angrypoda muszą pozostać sekretem. W co ja się wpakowałem? Myślał. Ja chciałem pójść do Fenrira. Na dwa dni? Nie okłamuj mnie! Po coś tu przyszedł? Sam? Pragniesz śmierci? Tak samo jak ty. To czemu? Czemu? Co przede mną ukrywasz? Próbowałem kroczyć twoją ścieżką. Spełniać twoje kaprysy. Ty to wszystko nie wierzysz. Ale jestem z tobą! Bo najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo. Nie tylko to jest ważne. Kto zadba o ciebie? Nie potrzebuję twojej ochrony. Jesteś tego pewny? Co ty wiesz? Nie mogę powiedzieć. Musisz mi tylko zaufać. Ty też miałeś tajemnicę. To nie to samo. Dlaczego? Nie byłeś szczery. Mama też. Mieliście powody tak jak ja. Dlaczego nie możesz... Po lewej, bracie! Nie chcemy walczyć!
Cierpienie, jakiego nie umiesz sobie wyobrazić. Nie! Mateusze! Nie chcesz tego zrobić! Uspokój się! Ujesz mi to! Była nam bliska. Może w tym momencie bardziej przydasz mi się żywy. Atreus, do domu. Do domu? Serio? Powiesz całą prawdę, kiedy wrócę. Teraz muszę to naprawić. Pójdziemy z nim. O, wasza wysokość. Miło znów cię zobaczyć. Brautnefr. Nie spuszczajcie go z oczu. Słyszałeś, słoneczko. No dalej, ruchy, ruchy. Czego ci potrzeba? Nie zamierzam dłużej tkwić w tym świecie. Ruszamy do Vanaheimu. No, to zostaliśmy sami.
Yamada Vanaheimu raz, proszę. Jak zamierzasz się stąd wydostać? Stworzyłam zaklęcie, które pozwoli mi spędzić trochę czasu w innym świecie. Może zdążę znaleźć to, czego szukam. Czyli co? Źródło.